Siemaszko moi drodzy, dobra, witam was dzisiaj w unboxingu naszej nowej kierownicy G920 razem z pedałami. Ona jest do PC-ta i do Xboxa One. Chyba wszystko w kadrze będzie widać. W ogóle pytanie, czy ja to mogę jakoś oddalić? Nie, mogę wam jedynie to przybliżyć, dobra. Tam do kamerą nic nie robię, dobra. Walimy ten unboxing. Nie chciałem w sumie pudełka na nie ruszyć. To jest jakaś... Spróbujmy ją rozwalić. Dostać do tego środka, mieć jeszcze podobno tego, Jezu, czy nie wiem, co będzie akurat nam się ona, ta kierownica, spóźniła na streamie, jak najbardziej, będzie dzisiaj fajnie się grał w Robotaka, na czymś fajnym. Skipy tak się pobierają, więc nie mogę się czekać, czy ona przyjdzie, bo to wiecie, to jest 900 stopni obrotu. Tak, dwa, ci zresztą zaraz pokażę, kto się prezentuje. Zawsze jest coś pomijana. Dobra, chyba to już nam się nie przyda. Dobra. Dobra. Pierwsze odpowiedzi jakoś mamy za sobą. A, czyli to jest tą stroną, dobra. Czyli nasz nożyk jeszcze nam się jednak przyda. Czekajcie, to jak mówię, nie chcę pudełka uszkodzić. Gdzie to jest? Kurde, ale to jest... Chyba, że zrobię to tak. Nie, no to jest profesjonalne otwieranie. Lepszego to nie ma. O, ja zawsze profesjonalnie otwieram. Dobra. Dobra, teraz tak, chciałem w sumie to zdjąć z tego. O Jezu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, można nawet mi... może. Dobra. Jak kogoś już szybko, to sorry. Ale... kurwa. Dobra, może chuj z tą taśmą. Ach, kurwa, klej to się. Dobra, wypierdolę stąd. Dobra, na razie kij z tą taśmą, to otwórzmy. Dobra, no wszystko widać, nie? Dobrze, wszystko widać, dobrze. No chyba, że dobra, teraz tak. Uj, no to jest nałożone. O, tu jest skrzynia biegów, nasza. W sumie, co powiedziawszy, był bardzo ciekawy. W sumie fajnie się zmienia biegi. To jest ręczny. No ale fajne, fajne. No ale to fajnie się bieg zmienia. Dobra, czyli tak, wszystko jest. Skrzynia biegów jest nasza. Chciałem sobie w pudełku raczej przeczytać. Dobra. Tak, puszczaj. Tak, to jest nasza skrzynia biegów. Czekajcie, może ją bliżej pokażę. Nie wiem, jak to było widać. Skrzynia biegów nasza, razem z kabeleczkiem. Dobra, teraz tak, skrzynia tu jest, co to jakaś folia, jakaś folia do perele. Niestety nie ma, co to jest, jakaś ma instrukcja czy coś. Nie umieją, są siatki, jakieś inne gówno. Kurwa, alukata, dobra. To jest nasza sama kierownica. Dobra, może na razie to przesunę. Chyba naszą kierownicę położę. Ej, powiem wam, że w dotyku jest zajebista. Bez kitu, w dotyku to ona jest... świetna. Bez kitu, jak ona jest fajna w dotyku. Nie wiem, widać ją? Widać ją, tak widać. Tak bez kitu, kierownica jak najbardziej. Fajna jest taka minutka w dotyku jest. Bardzo miła. Czekajcie, o jeden obrót i pół. Chyba da się coś, słyszałem, że da się ustalić, że ona miała o jeden obrót więcej. Wiecie, że jeszcze jeden, czyli dwa i pół. Ale nie, to się gdzieś potem zobaczy. Ja gdzieś tak patrzę. Może mi się po prostu wydawało. No dobra, kierownica jest taka. Czyściutko jest. Wszystko, nic nie jest zarysowane. No śliczne, no nowiutka, sprzęt, jak mówiłem, nowy sprzęt, za 850 zł za niego dałem, bo typek nie miał w co grać, tylko jest troszeczkę zakurzona.
nie miał ten, nie wiem w co grać, znaczy nie miał czasu, żeby w to grać. Dlatego sprzedawał się za 50 zł. Ale nie, kierownica jest naprawdę śliczna, dobra. Kierownica jest piękna, naprawdę, mi się bardzo podoba. Taką bardzo chciała nóż, wątpię z to, żebyś tu nie naruszył tej kierownicy, to jeszcze z tym. Dobra, teraz pedały, ale takie ten, żeby do kierowania, nie? Żeby nie było, że jakieś tutaj ten, pedałów dostałem. No, zobaczymy, czy jest prawda, tak jak mówili, że no trochę ciężkie w sumie. Ale to Luju nie było, że te ciężkie, tylko chodziło mi, że tyle papieru. Dobra, zobaczymy, czy... Wow, jakie to jest chamskie. No, hamulec jest w miarę ciężki. Sprzęgło nie jest to w sumie ciężkie. Ale fajnie jest. Ale zobaczcie, wbijamy sobie sprzęgło. Teraz muszę porządek zrobić syf sam. Tu jest ten kabelek do kierownicy. No i jest ten kabelek do prawdów. No i dobra, tak się cały sprzęt prezentuje. Tu mamy naszą kierownicę. Kierownica, pedały. I skrzynia biegów. Tak się prezentuje. Kierownicka, pedały i skrzynia biegów. Wszystko jest faktorka. Nie było nic używane. No, 3-4 razy mówił, że typek używał. Ale nie o czas po prostu grać do tego sprzedał. Nie ma najmniejszego pęknięcia, nic. Ogólnie tak, za ten sprzęt byśmy, o te, za te dwa, zapłaciliśmy 1400 zł. Za to około 250 do 300 zł, tak? A ja to kupiłem za 870 zł i cieszę się z tej okazji, że akurat wtedy wracałem ze Szczecina poszukując właśnie o takiej kierownicy, sam pedałów i tego, pedałów i kierownicy, ale nigdzie nie znalazłem, było zamówienie tylko w tym Galaxy za 1400. No i cóż, no i na szczęście akurat jak wracałem, spojrzałem sobie na Allegro i zobaczyłem, że typek właśnie to sprzedaje za 870 zł, co mnie strasznie dziwiło, że 870 zł typ chce za sprzęt, który nie ma ani jednej rysy, ani niczego nie jest popsute. Jeszcze razem ze skrzynią biegów i to jest faktorka, kilka razy używana tylko, brakło mu czasu i chciał szybko sprzedać. No i ja akurat z tego korzystałem. No i powiedzmy szczerze, jestem zajebiście z tego zadowolony, że mam właśnie taki sprzęcik. Naprawdę super. Pokażę wam moją starą kierownicę, którą używałem. Która jest, no, w porównaniu z tym, to jest niczym praktycznie. Może zrobię na nią ten jakiś, nie wiem, jakby ktoś chciał, mógłbym w sumie zrobić na nią giveaway'a. Nie jestem. Czekajcie, bo tu jest tutaj kabli. Się poplątało z tym ze skrzyn, czekajcie. No, puszczenie się, plączesz. A pedały. Hamulec. Gaz. Nie jest to ciężkie. Przyszkolak podniesie. Kierownica razem ze skrzynią biegów, tu jest skrzynia biegów. Walcie do przodu, walcie do tyłu. Sama kierownica, kierownica się obraca. Czekajcie, o, do tyłu. I w drugą stronę tak samo, do tyłu się obraca. Nie ma tak samo żadnej rysy ani nic. Nie jest popsuta, ta się obraca. Do, no, dwa razy tyle co tamten, naprawdę jestem zadowolony. No i to by tyle było. Może zrobię giveaway na tamtą drugą. Nie jest to w sumie wykluczone. No i co, ja wam dziękuję. Jeżeli się podobało, zostawcie fapencję w górę. No i co, widzimy się w następnym unboxingu. Może kamerki czy coś. Trzymajcie się. Siemka.